z nami jest. Podczas naszej drugiej wizyty w Hiszpanii w Santiago de Compostela, co miało miejsce w ubiegłym roku w czerwcu. Muszę powiedzieć, że nasi goście, tak na marginesie Państwu powiem, że nasi goście mają wyjątkowe szczęście, bo kiedykolwiek by do Polski nie przyjechali, a są już trzeci raz i byli nawet w marcu, zawsze mają słońce. Kiedy my tam jedziemy, to ostatnio, właśnie w czerwcu w ubiegłym roku, lało cały czas. Także naprawdę, to tak się akurat złożyło. U nas jesteśmy tak gościnni, że nawet zawsze słońce gwarantujemy. Drodzy Państwo, ja za chwilkę przekażę mikrofon naszym kolegom Wiktorowi oraz koleżance Izie, która będzie opowiadać i będzie tłumaczyć to, co Wiktor powiedział. I'm here to show you how to celebrate the smell of queimada, conchudo da queimada. Jestem tutaj, aby pokazać Wam, jak się świętuje queimada. This is an ancestral ritual that everybody in Galicia is have done after a party like today. Jest to specjalny galicijski rytuał. Rytuał, który z reguły jest przedstawiany po obfitym posiłku. This ritual is to clean our bodies for this bad spirit that maybe you or you or maybe you can have inside of your bodies. Ten rytuał ma na celu oczyszczenie naszego ciała i wszystkiego, co mamy w środku. Każda z nas, każdy z nas osobna. So you are lucky because today you will clean your bodies and you will throw away all the bad witches and all the bad spirits from our souls. Więc jesteście szczęściarzami, ponieważ dostajecie okazję oczyszczenia swojego ciała i swojej duszy ze wszystkich złych mocy i złych rzeczy, które są w was. To do this, we really knew that we need three main ingredients. Aby to zrobić, potrzebujemy trzech podstawowych składników. First one, it's clay, and it represents the beginning of life, because if you remember, according with Jewish and Christian religion, God took a piece of mud, okay, and he created man on his own image. Pierwszym składnikiem jest glina, bo jak pamiętamy z naszej historii i religijnych przesłanek, Bóg wziął kawałek gliny i z niej stworzył nas wedle swojego na swoje podobieństwo stworzył człowieka. And we can see the clay here represented in the recipe. Widzimy tutaj na stole glinę. The second main ingredient is water. Woda. Kolejnym składnikiem jest woda. But I don't wanna lie you. This is not okay. Now I need from you. You still holding your hands, okay? Please continue with this. Nadal macie trzymać się za ręce. And I will. Now you don't need to repeat more Arde Nolume. Będziemy nadal to powtarzać. Now I will tell. The spell of queimada. It's in Galician. Teraz powiem słowa w języku galicyjskim. Do you know why only we can say this spell only in Galician? Czy wiemy, dlaczego to musi być w języku galicyjskim? No, for sure not. You don't know. Oczywiście, że nie wiecie. It's just because witches just understand Galician, so we have to speak in this language. Ponieważ wiedźmy wszystkie czarownice rozumieją po prostu galicyjski. Okay. So I will start with the spell. Więc zacznę od rzucenia zaklęcia. Muchos corusias, sapos y brujas, demos, trasgos y diaños, corvos, pintegas y megas, feitizos, das unidas, podres cañotas furadas, fogar, dos vermes, e alimañas, lume, lume las santas compañas, mal de hoyo. Negros meigallos, seguido dos mortos,
trono serraios, o meo do can. Pregón da morte, fuciño do sátiro, e pé de coello. Pecadora lingua da mala muller casada cun home bello. Averno de Satán e Belcebú, lume, lume de cadáveres ardentes, corpos mutilados dos indecentes, e peidos dos infernais cus, muxido da mar embravestida, barriga inútil da muller solteira, falar dos gatos, dos gatos que andan a xaneira, que della porca da cabra mal parida. Con este fol levantarei estas chamas que asemellan as do inferno. E fuxirán, claro, claro que fuxirán, fuxirán as bruxas a cabalo das súas escobas, índose bañar na praia. Oído ruxidos que dan as que non poden deixar de queimarse na auga ardente, quedando así purificadas. E cando este nevarse baixe polas nosas gorxas, quedaremos libres dos males da nosa alma e de todo embruxamento. Forzas do ar, terra, mar e lume, a vos fago esta chamada. Si é verdade que tendes máis poder que a mala xente, aquí e agora, facede que os espíritos dos amigos que están fora participen con nós desta queimada. Por onde se acupato, queimada eres e queimada eres. We can clap. Możemy klaskać. Satanistyczne obrzędy. Tak wygląda. Okay. Thanks to this ritual, right now you can say that you are purified. Don't you feel in your body more purified? Teraz możemy powiedzieć, że dzięki temu rytuałowi jesteśmy oczyszczeni. Czyżbyście nie czuli...